Taka myśl na dzisiejszy poranek. Odnośnie myśli, tak naprawdę. Już kiedyś to nagrywałam i wczoraj obejrzałam sobie ten filmik z lata. I pomyślałam sobie, że dopowiem jeszcze parę rzeczy i powtórzę to, co mówiłam w tym filmiku, bo nie będę go wrzucać na YouTube. Mówiłam tam o tym, że nasze myśli to takie chmury na niebie, które się ciągle przesuwają, które się ciągle zmieniają. I nie jesteśmy własnymi myślami, a więc dobrze by było nie utożsamiać się z nimi w żaden sposób, tylko traktować właśnie jak, zamiast utożsamiać się z nimi, po prostu być obserwatorem tych chmur, które będą się cały czas przesuwać, będą zmieniać swój kształt pod wpływem wiatru, pod wpływem chwili, okoliczności zewnętrznych. I pozostać poza tym, jako ten obserwator. Co ja robiłam przez większość swojego życia, i myślę, że robi to wielu z nas, dopóki nie jesteśmy świadomi, czym są nasze myśli tak naprawdę, to jest utożsamianie się z nimi. I kiedy my bierzemy te emocje tak bardzo serio, tak jakby to niebo, ten kształt tych chmur miał już taki zawsze pozostać, to co się dzieje? Wtedy wywołuje to w nas różne emocje. I w sumie o to chodzi, żebyśmy tych emocji doświadczyli. Na podstawie tych emocji zaczynamy sobie uświadamiać, co jest dla nas ważne tak naprawdę. Po to są te emocje, żebyśmy dostrzegli, co jest dla nas ważne, co jest dla nas wartościowe. Ale już nie będę się dalej teraz w to zagłębiać. Chodzi mi o to, że jeżeli pojawiają się te emocje pod wpływem myśli, kiedy my się zaczynamy tym przejmować, brnąć w te emocje, pojawia się działanie pod wpływem tych emocji. I jeżeli wierzymy tak bardzo naszym myślom i utożsamiamy się z nimi, to jesteśmy w stanie zrobić rzeczy, których normalnie byśmy nie zrobili, a zrobiliśmy je tylko dlatego, bo uwierzyliśmy w jakąś myśl, która pojawiła się w naszej głowie, która właśnie wywołała w nas emocje, a pod wpływem tych emocji piliśmy w taki, a nie inny sposób. I to brzmi prosto, i to jest proste. Teraz zaczyna to mnie docierać, jak działa ten mechanizm i jak ja dawałam się wmanewrowywać w świat własnych myśli, myśląc, że to ja. Często jest tak, że te myśli, które się pojawiają w naszej głowie, nie są nawet nasze. A jeżeli poniekąd są, to tak naprawdę nie zdajemy sobie sprawy, że my nie musimy ich wybierać, że nie musimy w żaden sposób na nie reagować. Nam się wydaje, że musimy, że one, skoro są w naszej głowie, to są nasze. A to są programy, po prostu wgrane w nasz komputer. I to od nas zależy, czy my będziemy w ogóle z tego programu przede wszystkim korzystać, czy my będziemy go mieć na swoim dysku. A nawet jeżeli, to możemy go po prostu nie używać. I myślę sobie, że no właśnie, to co też mówiłam w tym filmie, do tego wrócę, że ja przez wiele lat też, kiedy już wiedziałam, że dobra, myśli, taka wiecie, myśli tworzą naszą rzeczywistość, tak naprawdę wiemy to już od dawna wszyscy, przynajmniej większość z nas. Nie każdy w to wierzy i nie każdy też rozumie, jak to działa. Ja przez wiele lat właściwie dopiero teraz zaczynam to rozkminiać, o co tak naprawdę chodzi, bo to taki pusty frazes trochę. Ale to nie do końca tak jest, bo przez wiele lat próbowałam walczyć z tymi myślami i wydawało mi się, że skoro ja mam jakieś negatywne myśli, to bardzo źle, no bo znów utożsamiałam się z nimi, a tak naprawdę to tych myśli nie zmienimy, nie musimy ich specjalnie zmieniać, bo jak z nimi walczymy i próbujemy zamieniać je na te wspanialsze, na te cudowne, na te pełne miłości, w ogóle nie wiadomo, wiecie, wszystkich najpiękniejszych rzeczy, to jest tak samo jak zawsze się mówi, tylko nie myśl o fioletowych słoniach. Walczysz z myślą o fioletowych słoniach i nie chcesz jej w swojej głowie, no to myślisz tylko o tym. I tak samo jest właśnie z najmniejszymi myślami negatywnymi, które próbujemy bardzo zmienić. Więc
Jedyne, co nam zostaje, to pozostać niewzruszonym wobec tych myśli. Uświadomić sobie, że one będą się pojawiały w naszej głowie i tak długo nie mają mocy stwórczej, jak długo nie dajemy im znaczenia, jak długo nie bierzemy ich do siebie jako własnych, nie pozwalamy na to, by wywoływały w nas negatywne emocje i co za tym idzie działanie. Bo sama myśl niewiele może, tak jak chmura nie wróży zaraz deszczu. Sama myśl jest tylko ideą, nasionkiem, z którego nic nie wyrośnie, jeżeli nie damy mu ku temu warunków, jeżeli nie będziemy go po prostu podlewać, jeżeli nie damy mu dostępu do światła, do powietrza. Proste. Właśnie myśli są jak takie nasionka i to my możemy stwierdzić, ok, to nasionko mi pasuje, to ja będę je podlewać. Posadzę je w swoim ogródku. A to nie, więc ja je sobie zignoruję, ono sobie będzie leżało, nic się nie stanie. Ja chyba przez długi czas myślałam, że kiedy już się pojawia jakaś myśl, to zaraz właśnie ona stworzy rzeczywistość w moim świecie. I przez to, że tak zaczęłam się tego bać, no to pojawiały się emocje i co za tym idzie działanie, które na przykład było asekuracją, powiedzmy, przed tym, żeby to się nie stało. Albo już nastawieniem. Działałam po prostu z nastawieniem, że żeby tylko to się nie stało w mojej rzeczywistości, zaczynałam działać w sposób asekuracyjny. Tak jakby już chcąc przewidzieć, kiedy to się wydarzy. Wiecie, o co chodzi? I wtedy działamy nie dość, że chaotycznie, to tak naprawdę nastawiając się na to już, przygotowujemy się na to, więc tworzymy ku temu grunt, tak jakby ten ogródek, kosimy już w nim trawkę, przekopujemy ziemię, żeby to nasionko i czekamy, aż to nasionko tam wpadnie. Ale to jest proces, którym jest zależny od nas, to nie dzieje się w sposób magiczny, jakiś taki, wiecie, totalnie poza naszą kontrolą. Taka prosta rzecz, ale od teorii się zaczyna i można zacząć stosować to w praktyce. Nawet jeżeli nasze myśli wywołują w nas, powiedzmy, jakiś lęk czy jakiś dyskomfort, to nie znaczy, że nawet pod wpływem tych emocji, które się pojawią, mamy działać. Nie musimy. Możemy te emocje, jeżeli już się pojawią, bo w sumie taka jest rola myśli, żeby one wywoływały w nas jakieś poruszenie, to możemy je po prostu przyjąć, utulić, zobaczyć, co się kryje pod tym lękiem. Tego się uczę w sumie, żeby pod tą kołderką tych emocji zobaczyć siebie i swoją prawdziwą potrzebę. Bo często na przykład boimy się czegoś, a jeżeli się czegoś boimy, to znaczy, że tam pod spodem jest coś, co jest dla nas ważne. Jakaś głęboka potrzeba, która jest naszym skarbem. Właściwie pod każdą negatywną, przez nas tak nazywaną emocją, jest jakiś taki mały diamencik do szlifowania, do odkrycia, do pielęgnowania w nas samych. Ale to już inny temat. Dobra, to by było na tyle. Może widok dzisiaj jeszcze nie jest zbyt... No też w sumie jest fajny. Ale nie pokazuję wam dzisiaj siebie, tylko mój ogródek. No właśnie, może też. Nic tam nie rośnie. Poza trawką na razie. No ale tam u góry są krzaki z jeżynami, które chętnie wyjadam, jak jest lato. Bo te gałązki, które zwisają po naszej stronie płotu, mają fajne jeżynki latem. Spoko.